Są ze mną Karolina Dudkiewicz i Marta Stachowiak z drużyny UKS Absolwent Siedlec. Dziewczyny, wygrałyście ten mecz 6-4. Powiedzcie, jak oceniacie organizację dzisiejszego meczu? Nie było to codzienne wydarzenie, ale grałyście już w zeszłym roku, tak? Tak. Marta, zacznij. Tak, grałyśmy, ale no, było troszkę inaczej. Fajną macie organizację. Na żadnym spotkaniu się nie spotkałam z taką oprawą i muzyczną, i fajne wyjście, tak, zawodników. Przedstawienie każdej zawodniczki. Ułatwia to grę? Czy utrudnia? Ułatwia. Myślę, że to jest lepsze. W sporcie też o to chodzi, żeby jakby gromadzić kibiców, bo trochę słabo gra się przy pustej sali, a tutaj jednak większe emocje. Tak? Mm, jasne. A jak oceniacie swoją grę? Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, nie wyglądało to źle. Skuteczność myślę, że najbardziej zawiodła, bo było dość sporo słupków, poprzeczek. Akcje myślę, że się kleiły. Też troszeczkę, no w pewnym momencie wydała się nerwówka, bo dwie nasze zawodniczki same nawaliły się kontuzji. Magda, pozdrawiam, i Asia. Okej, na koniec powiedzcie, czy masz jakiś pomysł na jutro, chcecie coś zmienić? Nie będziemy zdradzać może, co? Chcemy na pewno dzisiaj się to pojawi na fejsie, wszyscy będą ogarniać, nie? Okej, dobra, dzięki. Była ze mną Karolina Dudkiewicz i Marta Stachowiak. Z UKS-a. Możemy jeszcze pozdrowić, Pozdrawiam Magdalenę i dla Asi Pietrzyńskiej. Dzięki. Tak, numer 3. Pa.